Zanim przygoda cała sytuacja wynika. Władze holdingu mówiły dokładnie to samo jeszcze kilka tygodni temu, więc nie wiadomo skąd ta histeryczna reakcja, że tą kopalnię trzeba zamknąć w 2 tygodnie. W 2 tygodnie to się fabryki cukierków nie zamykają, czy dopiero kopalnie. Tutaj są udostępnione złoża, które wystarczą na 2-3 lata. Tutaj jest perspektywa być może sięgnięcia po nowe złoże. Jeśli pozwoli się tej kopalni funkcjonować przez 2-3 lata, to będziemy o tym rozsądnie rozmawiać, ale tutaj są również nieuregulowane kwestie, które tych ludzi bardzo bolą. Oni nie będą przechodzić na inne kopalnie jako nowo przyjęci, bo nie wolno w ten sposób traktować człowieka, który 20 albo 15 lat stracił życia i zdrowia dla tej kopalni. I nie będą się również godzić na to, że nie wiadomo, co się będzie działo z ich mieszkaniami, na których w tej chwili siedzi komornik i z dnia na dzień ci ludzie mogą stracić nie tylko pracę, ale i tak na to. Tym bardziej mam informację, że już teraz nie otrzymali wypłat, a większości no to są jedyni żywiciele rodzin. Tak, trzeba pamiętać, że to jest ostatnia kopalnia w Zagłębiu, że ta kopalnia to jest, że tak powiem, kopalnia rodzinna. To znaczy ludzie, którzy tutaj żyją, którzy tutaj pracują, są tak bardzo uzależnieni od tej kopalni, że brak wynagrodzenia oznacza dla nich katastrofę i tragedię. To wszystko nie jest uregulowane, a holding mówi jedno. Zamykamy tą kopalnię, musicie się zabierać. Nie ma na to zgody, żeby w ten sposób traktowano ludzi. Czy pracownicy mają trafić do innych zakładów, no ale na znacznie gorszych warunkach? I to jest jedna z rzeczy, która szczególnie bulwersuje. To znaczy, ja nie rozumiem, jak można mieć w ogóle takie podejście, że przychodzi się do człowieka, który przepracował na tej kopalni 20 lat i mówi mu się jak do gówniarza, zostaniesz przyjęty na nowych warunkach. I w zasadzie traktuje się go jak człowieka, który nie ma wyjścia, bo jeśli nie przyjmie tych warunków, to w ogóle zostanie bez pracy. To jest tak skandaliczny sposób postępowania z tymi ludźmi, że nic dziwnego, że budzi ich oburzenie i nawet jeżeli ci ludzie mieliby przejść na inne kopalnie, to nie na takich zasadach. Dziękuję bardzo.